Cześć, witajcie. Znajdujemy się właśnie przed Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu. Tutaj przez najbliższe dwa dni, a w zasadzie trzy dni licząc dzisiejszy, będą się odbywały Dni Fantastyki, czyli największy taki konwent we Wrocławiu. Dwa dni, trzy dni ciekawostek dla fanów fantasy, dla fanów planszówek, gier RPG, a także dla fanów gier wideo. I to głównie z tym, głównie gry wideo będziemy tutaj obserwować. I w tym filmie zobaczycie, co ciekawego można było tutaj zobaczyć. Idziemy! Była to już 11. edycja Dni Fantastyki we Wrocławiu. Standardowo na odwiedzających czekały stoiska z gadżetami, strefa gastronomiczna czy amfiteatr, gdzie można było posłuchać trochę muzyki, obejrzeć występy cosplayerów, a także pooglądać walkę na miecze. Jednak nie to było clou programu. Większość zgromadzonych przybyła tutaj na prelekcje, a także na wspólne spędzanie czasu z innymi miłośnikami fantastyki. Ja jestem wręcz pewien, że takie imprezy są potrzebne. Widać po tym, ile ludzi tutaj przychodzi, ile ludzi się pojawia na wykładach, na prelekcjach. To nie jest tylko to, że przyjdą ludzie przebrani za różne postaci, że będziemy mieli cosplay, że tam będzie jakieś bractwo rycerskie robiło swój pokaz. Nie, tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy przychodzą, bo chcą porozmawiać o czymś, chcą się czegoś dowiedzieć, bo to widać. Popatrzmy na dziedziniec, popatrzmy na salę, to jest przekrój reprezentantów naprawdę różnych pokoleń. Gracz wideo na pewno na Dniach Fantastyki się nie nudził. W Games Roomach można było pograć zarówno na konsolach i komputerach, jak i w planszówki, których wybór był ogromny. Dodatkowo część prelekcji ściśle dotyczyła świata wirtualnej rozgrywki. Mogliśmy posłuchać o Śródziemiu w grach wideo, o historii świata Warcrafta, a także uczestniczyć w warsztatach pisania scenariuszy do gier, które poprowadził lead writer z Techlandu Rafał Orkan. Dni Fantastyki mają to do siebie, że są bardzo taką towarzyską imprezą. Mają świetny klimat, właściwie nieporównywalny chyba z większością konwentu. Bardzo taką luźną, festiwalową atmosferę. Fajnie byłoby, gdyby było więcej takich konwentów w Polsce. Ja bywałem na konwentach od 1995 roku i widać ten rozwój, tak? To były imprezy organizowane tam oddolnie w jakichś szkołach. Cały czas takie istnieją i to się chwali. Natomiast tutaj widać ten właśnie rozwój taki w stronę festiwalowości, takiej wielkiej pompy. Mimo że gry komputerowe nie były gwoździem programu, to można było posmakować nieco nowych technologii. Stoisko naukowego koła TK Games pozwalało na wsiąknięcie do wirtualnego świata za pomocą Oculus Rifta. Czy łatwo odróżnić rzeczywistość od fikcji? Oculus to jest sprzęt, który wprowadza nas do wirtualnej rzeczywistości i w wirtualnej rzeczywistości dzieją się niektóre rzeczy, które w normalnym świecie wywarłyby na nasze ciało jakiś efekt, wywarłyby na naszym ciele jakiś efekt. No a tutaj tego efektu nie czujemy, czyli nie czujemy przeciążenia, nie czujemy tam powiedzmy prędkości wiatru we włosach, a w aplikacji pędzimy z dużą prędkością i właśnie to sprawia największe problemy. Ludzie potrafią stracić równowagę, mieć jakieś nudności, zawroty głowy po używaniu Oculusa, ale generalnie większość, zdecydowana większość, ponad 90% myślę osób jest bardzo zadowolona i jest pod wielkim wrażeniem tego, jak ta technologia naprawdę działa. Oprócz tego odbyły się również pokazy drukarek 3D czy bionicznego ramienia. Wszystko to brzmi bardzo futurystycznie i na pewno warto się tematem zainteresować. Jedenaste Dni Fantastyki w Centrum Kultury Zamek po raz kolejny pokazały, że są imprezą we Wrocławiu potrzebną. Dla mnie jako gracza wideo atrakcji było wystarczająco dużo, żeby zachęcić mnie do udziału w kolejnej edycji. To były trzy dni wypakowane dobrą zabawą, ciekawymi informacjami i pozytywnymi wrażeniami wizualnymi. Mówił do Was Hawek z audycji Masz 3 Życia. Do zobaczenia za rok.